Witam jeszcze raz. No a teraz słuchajcie, kolejne wieści, wieści dobrej treści. A mianowicie wiedziałam, że pojawiło się info na Mlecznym, że nowy lokator jest już na szkole w Belwederze i że dzisiaj wszyscy się dowiedzą, kto jest tym nowym lokatorem i tak się zastanawiałam, kto to może być. Szczerze mówiąc, wiem, że pomyliłam się co do tego Jacka gitarzysty, który tam był bodajże jeden dzień, czy tam kilka godzin tylko wytrzymał. Myślałam, że on jeszcze być może wróci, ale chyba raczej nie. I tak się, słuchajcie, zastanawiam, kto to może być. Tam, nie wiem, no, kilka opcji jest wymienionych w tej ankiecie na Mlecznym. I tak się zastanawiam, czy jeżeli chodzi o tego Adama organistę, myślę, że nie. Bo jeżeli to ma być lokator na dłuższy czas, to myślę, że może na krótko to tak, ale myślę, że jeżeli na dłuższą metę, to nie, ponieważ on jest organistą, on tam ma swoje życie, swoje sprawy i tak dalej, więc jeżeli chodzi o Adama organistę, to myślę, że nie. Jeżeli chodzi o tego Adama Gieremka, być może, bardziej bym była za tą opcją, że to będzie Adam Gieremek, ale wiem, że Konon nie był zbytnio za tą propozycją, ponieważ twierdził, że Gieremek przecież pije alkohol, a on jest strasznym przeciwnikiem alkoholu, więc no tutaj jeszcze bym się zastanowiła, no chyba, że jakoś, nie wiem, doszli do porozumienia i jednak mimo wszystko się zgodził, żeby on tam zamieszkał, ale by mu tam pewnie pomógł i przy drzewie i nie wiem, przy jakichś tam innych rzeczach wokół domu. Także nie wiem, bardziej bym obstawiała na tego Gieremka. I tam jeszcze była, widzę, opcja, że całkowicie ktoś nowy od niemieckiego, jakaś zupełnie nowa postać, więc jeszcze może bym była za tym, że możliwe, że będzie ktoś zupełnie nowy. Może kogoś innego całkowicie znaleźli i bardziej może bym obstawiała, że to będzie całkowicie jakaś nowa osoba. Tylko ciekawa jestem to, tam z tym znalezieniem osoby, no to też w sumie ciężki temat. To musi być osoba, która naprawdę ma dużo cierpliwości i która po pierwsze zniosłaby te warunki tam na szkolnej. Po drugie, towarzystwo Konona, bo wiadomo jak jest, już dwóch z trzech zrezygnowało. Syn Wojtek zrezygnował, pojechał do Niemiec, syn Adam uciekł, syn Jacek uciekł. Także zobaczymy, do czterech razy sztuka, zobaczymy kto teraz będzie. Jak długo wytrzyma, tu bardziej wiecie, załatwienie kogoś, no to jeszcze mi się wydaje, że okej, idzie załatwić, że zawsze jakiś tam ktoś się może znajdzie, ale tu bardziej chodzi o to, kto wytrzyma z Kononem. Także mówię, zobaczymy, czy bardziej bym obstawiała, słuchajcie, na kogoś nowego albo na tego Gieremka, ale no mówię, no Konon był tak nie do końca przekonany i coś tam mówię przecież na filmach, że nie jest zbytnio za tym, no ale może się dogadali. A jak ktoś nowy, no to zobaczymy, kto nowy. Także ja obstawiam na te dwie opcje. A co Wy myślicie? Kto to może być? Czy to będzie organista? Czy to będzie ktoś nowy? Czy to będzie Gieremek? Czy może, nie wiem, no nie wiem. No piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jak myślicie, kto tam będzie nowym lokatorem? Bo ja tak sobie rozkminiam i tak, no myślę, że te dwie opcje, nie? Gieremek albo całkiem ktoś nowy. No i zobaczymy, jak długo ten ktoś wytrzyma. Także zobaczymy. Pewnie dzisiaj się dowiemy, kto tam na tym Belwederze już jest. Dobra, słuchajcie, miłego dzionka, trzymajcie się, pozdro.